Dobry wieczór, ja się nazywam Joanna Żarno-Grudzińska, jestem z Gazety Wyborczej. Cieszę się bardzo, że możemy po raz kolejny spotkać się z ludzkim kodem, by porozmawiać o sprawach najważniejszych dla naszego kraju. Dzisiejszy temat spotkania to w tył zwrot kierunek PRL. A mamy szczególnego gościa. Witam Seweryna Blumsteina. Świetnego publicystę, komentatora, redaktora Gazety Wyborczej. Sewek był współtwórcą Gazety Wyborczej, był także moim wieloletnim szefem oddziałów lokalnych. Widzę tutaj Pawła Jędrasa, Basia Kierdoń, Sewek był naszym szefem. Był redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej w Krakowie, naczelnym Gazety Stołecznej, czyli warszawskiego wydania Gazety Wyborczej, a dzisiaj jest redaktorem publicystą. Dziś jestem głównie emeryt. Który mówi, że będzie robił rewolucję. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi znany wszystkim Państwu profesor Jarosław Płóciennik. Oddam głos panu profesorowi. Chciałabym przypomnieć o ważnym, wrócić na chwilę do PRL-u i przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu, o bardzo ważnym marcu. Chciałam przypomnieć o nim słowami Sewka z jego tekstu, który Wyborcza opublikowała właśnie w marcu w ubiegłym roku. Sewek pozwolił mi przeczytać fragment, ale powiedział, że niedługo. Więc przeczytam. Musisz się bliżej trzymać. Jasiu, trzymaj bliżej. Ten jest chyba lepszy. Więc przeczytam fragment tekstu Sewka Blumsteina z ubiegłego roku. On się ukazał w Gazecie Wyborczej w marcu. Żydowski marzec 68. To przerażający absurd antysemickiej kampanii, dramat rozstania z rodzinnym krajem, przyjaciółmi i często częścią rodziny oraz upokarzająca krzątanina wyjazdowa. Ścieżka żydowskiego marca rozpoczynała się w Warszawie przy Rakowiecki w ambasadzie Królestwa Holandii. Tam wydawano promesę wizy izraelskiej. Następny etap to Komenda Stołeczna MO w Pałacu Rostowskich na Muranowie na terenie byłego getta. Tutaj składano prośbę o pozbawienie obywatelstwa i wydanie dokumentu podróży. Wypełnianie długiego kwestionariusza, a przede wszystkim zrzeczenie się obywatelstwa wielu wciąż boleśnie wspomina. Ścieżka wiodła przez wszystkie możliwe urzędy. Podatkowe, po zaświadczenie, że się nie zalega, w miejscu pracy należało uzyskać kwit, że się już nie pracuje i nie jest się nic winnym. Jeśli się było studentem, taki papier trzeba było dostać na uczelni. Stypendia naukowe należało zwrócić, a jeśli ukończyło się niedawno wydział z nakazem pracy, trzeba było zapłacić za studia. I najważniejsze, kwit z wydziału lokalowego, że zdało się mieszkanie. Opróżnianie mieszkań to cała epopeja. Co wziąć, co sprzedać, co rozdać sąsiadom i przyjaciołom, jak pozbyć się niektórych rzeczy. Jeden z marcowych emigrantów wspomina, jak cała rodzina wynosiła i wsadzała w zaspie śnieżne radziecką encyklopedię, nie było co z nią zrobić, a strach wyrzucić. Pożytki. Tak mówiło się na rzeczy rozdawane przez wyjeżdżających i na oddawane mieszkania, które władza przydzielała paradczykom i SB-kom. Nowi lokatorzy pojawiali się często w mieszkaniu przed jego opróżnieniem. Nie krępowali się, oceniali lokal, planowali, jak rozstawią meble. I to już koniec. Dworzec Gdański. Od jesieni 68 do końca lata 69 codziennie żegnano tam pociąg do Wiednia. Wim przychodziło tam dziesiątki razy, by w końcu samemu stamtąd odjechać. Nic nie jest częściej i boleśniej wspominane przez marcowych imigrantów niż pożegnanie na dworcu gdańskim. Potem już
zaczynało się nowe życie. 49 lat temu z naszego kraju wypędzono 15 tysięcy ludzi. Ja chcę o tym przypomnieć właśnie dzisiaj, ponieważ żadnych oficjalnych uroczystości zapewne nie będzie. Nowa władza ma własne święta, chodzi w innych marszach, w których nierzadko pobrzmiewają echa tamtej nienawistnej kampanii sprzed prawie 50 lat. I ostatnio taki marsz obserwowałam w ubiegłą niedzielę w Lublinie. Widziałam, jak narodowcy szli pod rękę z tamtejszym wojewodą. Polska dla Polaków krzyczeli, a ja zastanawiałam się, czy jest jeszcze dla nas jakaś nadzieja, żeby nie utonąć w tym morzu nienawiści. Ja wierzę, że po dzisiejszym spotkaniu wyjdziemy z nadzieją jednak. Dobrego spotkania. Młody KOR to wszystko byli ludzie z HCS. Nie z Banterowskiej. Z Banterowskiej były cztery osoby. Ewa Milewicz, Konrad Bieliński, ja i to jeszcze chyba Jacek Kumień też go zaliczyłem. No nie ważne, ale ten. Natomiast Jantek Macierewicz, Piotr Kleński, Wojtek Koniszkiewicz, to była czarna jedynka. Mirek Kojecki, to też była jakaś drużyna harcerstwa. Harcerstwo stanowiło taką szkołę społecznego działania, nawet gorsze drużyny, bo o bardzo różnych jakby ideowych nastawieniach. Ale tam się, bo idea tego harcerstwa polega na tym, że rówieśnicy wychowują się nawzajem, prawda? To była wielka szkoła społecznego działania i to dlatego ludzie tak łatwo szli z harcerstwa właśnie w takie, do opozycji, w takie, umieli się organizować. Myślę sobie, że dzisiaj tak okropnie tej młodzieży brakuje. Tak okropnie tej młodzieży brakuje tego harcerstwa. Znaczy myśmy wychowali pokolenie, które kompletnie nie umie ze sobą współpracować, nie umie się organizować. Uważają, że jak zalajkują coś, to sprawa załatwiona, prawda? Organizują wielki protest, po tygodniu nie ma po tym śladu po prostu właściwie. To jest jakiś dramat. To gdzieś tutaj. Tutaj to jest jedna z tajemnic tego, że KOC to jest taka rewolucja trzeciego wieku. A nie ten. Więc myślę, że to jest. Oczywiście wychowanie młodzieży może mieć różne formy. Nie musi to być harcerstwo, chociaż to jest taki dość uniwersalny, chyba ciągle aktualny wynalazek, jeśli się rozumie, jak na czym polega jego istota. Ale problem, ale niewątpliwie mamy do czynienia z pokoleniem, które inaczej powiem. Moje pokolenie się socjalizowało w dwóch miejscach, w kilku miejscach. Pierwsze to była szkoła, bo w moim pokoleniu, Państwa też często, myśmy się uczyli współpracować walcząc ze szkołą. Prawda? Dlatego na różne sposoby walcząc z nauczycielem. To była szkoła, już tak powiem, współpracy społecznej. Uczyliśmy się w harcerstwie, uczyliśmy się na podwórku. Prawda? Tych trzech elementów nie ma. Szkoła zrobiła się teraz właściwym ścigiem szczurów. Znaczy oni ze sobą rywalizują bardziej niż współpracują. Nie mają przeciwnika raczej, prawda? Bo oni się ścigają na studia, na karierę przyszłą, prawda? Harcerstwa praktycznie nie ma, podwórek też nie ma, są zamknięte, prawda, zero. Nie ma podwórek. Także mamy do czynienia z pokoleniem, które się socjalizuje w internecie, ale to jest zupełnie inny typ więzi, inny typ działania i z tego nie wychodzi żadna organizacja i KOT jest też ofiarą internetu, dlatego jako, że już zmieniając trochę temat. Proszę Państwa, KOT to jest dokładnie przykład ruchu, taki model, w którym się z sieci przechodzi w real, tylko że zorganizować się w sieci to żaden problem. I przywódca sieci może nie mieć nic poza lajkowaniem i tam mailowaniem, prawda? Opowiadał mi jeden z członków zarządu KOD-u, który zresztą też się pobudził w końcu z kioskiem i po kilku miesiącach oczy, mówił mi: słuchaj, myśmy odkrywali co tydzień, że w kolejnym regionie mamy wariata za koordynatora. Ja to widziałem w różnych miejscach po prostu. To się bardzo. Kiedy przedtem tworzyły się różne ruchy społeczne,
Ludzie się brali skądś, z jakichś środowisk. Następowała naturalna selekcja. Otóż w kodzie ta selekcja następowała w ten sposób, że ten, który najsprawniej operował w internecie, zostawał koordynatorem, potem okazało się człowiekiem kompletnie nie umiejącym współpracować z ludźmi, trzeba było go zmienić i ona się działa w takim przyspieszonym tempie, ale to zabierało czas i paraliżowało ruch. I w końcu tak naprawdę twarz tego ruchu okazało się człowiekiem, który sobie dawał radę z mikrofonem. Natomiast nie dawał sobie radę z fakturami, prawda? I też, prawda? To jest dramat, ale to kod, który jest 50+, prawda? A co mówić o młodych ludziach, którzy w ogóle nie znają innych form samoorganizacji, tylko sieci. No więc nie wiem, mam tylko powiedzieć, że brakuje harcerstwa i podwórka. Dziękuję bardzo. Jeżeli już Pan wspomniał o fakturach, to chciałem zapytać, czy KOR miał jakąś administrację i faktury? To jest, nie, słuchajcie, to jest pytanie, zadanie jest, że tak powiem, tak jak jest zadane, natomiast tak naprawdę to ruch oporu, czy w ogóle ruch społeczny, taki kontestujący władzę, który się organizuje jednak w państwie, gdzie obowiązują się jakieś przepisy, sądownictwo, prokuratura, ona może być już stronnicza, prawda? Podejrzewamy ją o to, ale ciągle jeszcze można normalnie funkcjonować. I trzeba normalnie funkcjonować, czyli trzeba funkcjonować zgodnie z przepisami. To jest naprawdę znacznie trudniejsze niż w KOR-ze, gdzie wszystko polegało na, po pierwsze, na wzajemnym zaufaniu, po drugie, ludzie nie brali się znikąd, tylko pochodzili z konkretnych środowisk, mogliśmy wtedy znacznie większe zaufanie. Po trzecie, była absolutna zasada wynikająca z zagrożenia przez władzę, że nie załatwiało się publicznie porachunków wewnętrznych. Gdybyśmy mieli w KOR-ze, na przykład w 1978 roku, po dwóch latach KOR, kiedy już nienawidziliśmy tego Macierewicza, tym KOR-ze okropnie, przeszkadza nam okres, gdybyśmy mieli wtedy Facebook i tam byśmy zaczęli wypisywać, co my o nim sądzimy, to KOR już nie było po prostu. Tymczasem zasada solidarności była tak żelazną zasadą, że nawet Macierewicz się nie złamił, tak naprawdę i publicznie zaatakował KOR dzień po jego rozwiązaniu. No więc z tymi fakturami było tak, że rzeczywiście nie tylko problemów, że nie trzeba było jakby funkcjonować legalnie z fakturami, ale też mieliśmy autorytety społeczne. Dzisiaj nie ma społecznych autorytetów. KOR w którymś momencie powołał taką komisję. Na pewno był Lipski, bo był praktycznie skarbnikiem KOR, ale tam był Kisielewski, to też nie był w KOR-ze, ale Kisielewski i ktoś jeszcze jakiś taki, trzy znane osoby, nie członkowie KOR-u, nie z tych starszych państwa, i ogłoszono, że przed nimi się KOR rozlicza, czyli Lipski się rozlicza na ten temat. I to wystarczyło. To dzisiaj znajdzie takie trzy osoby, przed którym ogłosimy, że oni nas rozliczają i wszyscy im wierzą. O takiego. Nie ma autorytetów, zostały zniszczone. Znacznie trudniej jest dzisiaj funkcjonować takiemu ruchowi, przestrzegając wszystkich formalnych reguł, szukając od nowa przywódców, ucząc się współpracować. To wszystko jest naprawdę strasznie trudne. No i z takim przeciwnikiem, który ma różne atuty i przewagi. No. Tylko chcę powiedzieć, co więcej, to już dodam, chociaż to już nie ma związku z fakturami, kiedy myśmy działali w opozycji, uważaliśmy, było dla nas oczywiste, że mamy monopol na rację moralną. To było oczywiste też dla naszych przeciwników. Nikt, po drugiej stronie, nie było ludzi wierzących w system. Byli skorumpowani, przekupieni, prawda? Ale nie było ludzi wierzących takich. Wszyscy wiedzieli, że na Zachodzie jest lepiej i powinno być tak jak na Zachodzie, po prostu. Nie wdając się w rozważania ideologiczne, prawda? Że tam jest przyszłość, tam jest racjonalność, tam jest zamożność i że tam się te kraje rozwinęły i tam jest dobrobyt. I w związku z tym, tam jest wolność. Wolność, może to było najważniejsze. W związku z tym nam było naprawdę znacznie łatwiej. A wy macie, czy my mamy dzisiaj przed sobą 20-30% ludzi wierzących, którzy nas nienawidzą, ponieważ wierzą, że jesteśmy trzecim sortem, UPK-ami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Więc nie jest łatwo. W takim razie Państwo mi pozwolicie, że na chwilę stanę się profesorem, który również zajmuje się dziennikarstwem na co dzień. Mam zajęcia na dziennikarstwie i chciałbym zapytać o jedną rzecz. Mianowicie prawicowi publicyści twierdzą, że byli przez długi czas prześladowani przez bliżej nieokreślony system, ale wiadomo, że w tym systemie jest Gazeta Wyborcza i kilka innych mediów, że oni byli prześladowani, a że w tej chwili wszelkiego rodzaju krytyki mają ten sam posmak, co hejty z drugiej strony i to samo znaczenie. Dla mnie osobiście dziennikarstwo jest związane z ideą między innymi bezstronności, racjonalności, oświecenia. Wtedy powstało prawdziwe dziennikarstwo i misją prawdziwego dziennikarstwa jest obrona właśnie tego, czyli bezstronności, oświecenia, wolności słowa, praworządności itd. I teraz w sytuacji, kiedy narracja z tamtej drugiej strony jest taka, że bezstronność i praworządność to jest jakiś rodzaj właśnie totalitaryzmu prześladującego, no to ja rozkładam ręce, bo mnie wydaje się, że jest to rodzaj prawdziwego ciemnogrodu. To znaczy, to wynika z braku wykształcenia. Z braku wykształcenia, braku wiedzy historycznej o powstaniu dziennikarstwa, o powstaniu społeczeństwa obywatelskiego itd. Tutaj Pan już mówił o tym, że dzisiaj mamy inną sytuację, bo kiedyś wiedziano o tym, że Zachód to jest dobra rzecz, bo tam jest dobrobyt, bo tam jest wolność itd. A teraz mamy narrację, że Zachód to jest jednak zepsucie, to są imigranci, to są uchodźcy, akceptacja dla gejów, akceptacja dla praw kobiet itd. Czy mógłby Pan jakoś to skomentować? To duże sprawy. Pierwsza sprawa, tych prawicowych dziennikarzy, po pierwsze oni zawsze są krzywdzeni, bez względu na to. Od kiedy pamiętam, to po prostu wszyscy ich zawsze krzywdzili. To jest chyba jakoś stosunek do świata. Prawdą jest, to chyba jakby jak w każdym tekście jest jakieś nawet kłamstwo jest jakieś źródło prawdy. Była sytuacja przez ileś lat, że Gazeta Wyborcza i środowisko wokół niej miało absolutny monopol na jakby takie dominujące w Polsce jakby intelektualne prądy, opinie, sądy. A to właściwie wszystko było inne, zupełnie jakby znacznie mniej ważne, przytłoczone, nie bardzo obecne i takie. To strasznie. I to tą dominację gazetę taką jakby intelektualno-moralną też, bo za Gazetą Wyborczą stała też historia opozycji, Adama, nas wszystkich i tak dalej. Tą dominację bardzo źle przyjmowała prawica i oni nam to doskonale pamiętają, nawet ci przyzwoici z nich, tacy kulturalniści. To wszyscy nam pamiętają. Tylko że to nie jest żadna krzywda, tak się stało, jakby na wolnym rynku idei trochę. No, nikt nikogo nie... To pierwsza sprawa. Dodatkowo jeszcze my w tej gazecie zrobiliśmy pieniądze. I taki prawdziwy sukces gospodarczy gazety. Zrobiliśmy wielką firmę i wcale nie za państwo pieniądze, tylko za... To też tego nam darować nie mogą. To jest... Natomiast... Natomiast ja mam wrażenie, że ogromna większość tych ludzi, tych dziennikarzy prawicowych, tak zwanych niepokornych, że po pierwsze są złymi dziennikarzami, po drugie są dziennikarzami nieuczciwymi na ogół. Bo ja w odróżnieniu od Pana nie uważam, że dziennikarstwo ma być obiektywne, w sensie bezstronne. Ja nie wierzę w takie dziennikarstwo. Natomiast ja uważam, że dziennikarstwo zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przestrzeganie elementarnych reguł. To jest kwestia języka, jak mi się pisze. To jest kwestia tego, czy się prezentuje rację obu stron. Czy się odróżnia komentarz od, nawet w tekście, na myśli, od relacjowania faktów, prawda, od informacji. Są ileś takich reguł dziennikarskich, które Pan mnie uczy swoich, tych, które są, oni tego nie przestrzegają, oni kłamią. Tam jest ogromny, nie tylko w tym, to zależy to, o ile są lepsi gości, ale tam jest też w tym całym ich pisarstwie, jest też mnóstwo cynizmu na przykład. W sieci. To jest
czy cały ten koncert, wszystkie te przedsięwzięcia braci Karnowskich, finansowane przez Bieleckiego, przez SKOKi. Tam się nie ukazuje nigdy jakakolwiek informacja krytyczna wobec o SKOKach, a wręcz przeciwnie. Bo szczelnie, to jest tak naprawdę mafijna historia te SKOKi. I oni tym się po uszy świetnie to wiedzą. Manipulowanie informacją jest czymś dla nich oczywistym. Oni uważają, że mają tego rakowego krzywdzenia przez... Nie wiem, na czym polegają te krzywdy. No. No, bracia Karnowscy byli na przykład w telewizji jeszcze 2 lata po tym, jak Platforma przejęła władzę. Według mnie oni stracili tę telewizję nie tylko dlatego, że byli stronniczy, manipulowali faktami, ale przede wszystkim dlatego, że nie mieli robić telewizji. Bo pamiętacie te audycje Sztajna kiedyś w tej telewizji? Dzisiaj chyba są takie same. Ja nie oglądam, bo po prostu nie ma talentu. Oni też mają średni talent. Oni nie umieją robić dobrej telewizji, ale też nie umieją jej robić dlatego, że oni są potwornie zideologizowani. Ideologiczna telewizja musi być złą telewizją, po prostu, koniec. Więc ja nie mogę odpowiedzieć na pytanie, oczywiście, że na zawsze, jak władza przyjmowała telewizję, to stopniowo tam różnych ludzi wyrzucało. Ich też wyrzucano stopniowo z tej telewizji, chociaż nie tak, jak to jest nieporównywalne z tym części. Ale w moim przekonaniu, po pierwsze, oni, jak pracujesz w publicznej telewizji, to nie jest twoim zadaniem naprawdę, może być bezstronny, uczciwy, nie musisz się zajmować prowadzeniem kampanii wyborczej przeciwko rządowi, a tym się zajmowali Karnowscy. Ja bym na miejscu Platformy też ich wyrzucił. To jakoś jest nie okej. Takich rzeczy robili bardzo wiele, ponieważ oni generalnie uważają, że mają tą rację moralną. Nie wiem skąd to przekonanie biorą, ale mają takie przekonanie. Nie mają żadnych obciachów, prawda, bo oni reprezentują suwerena, naród, jak on chce. W związku z tym, jakby dla nich nie istnieją tak naprawdę taka uczciwość, normalność, rzetelność dziennikarska. No i to się zawsze źle kończy po prostu, bo prędzej czy później czytelnik od tego odchodzi. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja zanim oddam głos publiczności, która na pewno ma wiele pytań, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, która może wydawać się wulgarnie postawiona, ale chciałbym rzecz wyostrzyć nieco, bo wydaje mi się, że sprawa ma ręce i nogi. Mianowicie jest ostatni głos o tym, że pojawi się po PiS-ie, kiedy PiS już się skończy, a prędzej czy później się musi skończyć, pojawi się hasło delegalizacji PiS-u jako partii, która zmierzała wszelkimi siłami do tego, żeby naruszać ład konstytucyjny, żeby w istocie robić pełzający zamach stanu. Norman Davies w Wielkiej Księdze Europa mówi na przykład o takiej cesze ustrojów totalitarnych, mianowicie taki bandycki rodzaj działania wąskiej grupy, którą można byłoby porównać z drugiej strony do bolszewików, których też było mniej, bo byli mniej, w mniejszości, a w istocie w pewnym momencie osiągnęli większość i dlatego nazywamy ich bolszewikami. Jakby pan tę kwestię skomentował, to jest trochę historyczna kwestia, czy z poziomu takiego filozofii państwa. Czy tutaj można mówić o zorganizowanej o organizacji, która świadomie, metodycznie zmierza do zamachu stanu? Wydaje mi się, że można mówić. W każdym razie demoluje to państwo i poszerza zakres swojej władzy wbrew konstytucji, ale mam dla państwa złą wiadomość. Oni nie poniosą za to konsekwencji. Nawet jak szybko ich uda się pozbyć. Wyobraźcie sobie państwo, jeszcze oni rozwalą parę instytucji i padają. Z takich czy innych powodów zakończą się we własne gacie, jak oni mają tam zwyczaj, zepsują wszystko, nadną tych trzech, tak że już ludzie będą mieli dość. Jakoś ich obalą. Jakoś się pokłócą. Przecież będziemy mieli na głowie wtedy, to będzie taka sama sytuacja jak po czerwonym. Będziemy mieli na głowie naprawę tego państwa. Co zrobić z sędziami wybranymi w Trybunale Konstytucyjnym wybranymi przez PiS? Nie będą, ale jak ich wyrzucić, to co to znaczy? To obalasz w ogóle całą zasadę legalizmu Trybunału Konstytucyjnego. Takich spraw będzie 100 tysięcy. Co zrobić w mediach publicznych, gdzie już ci ich nieudani dziennikarze, którzy wzięli z telewizji Republika, trochę się nauczyli.
i co, wyrzucić ich wszystkich i znowu mieć ten wrzask, że to jest czystka i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić ze spółkami Skarbu Państwa, gdzie będziemy mieli dobrych menadżerów i złych menadżerów, różnych. Nawet ci polini partyjni przyjęci czasami się uczą i nieźle zadają radę. Co zrobić z tym całym prawem, które oni w różnych dziedzinach uchwalili? Trzeba coś odkręcić, trzeba zastanowić się, jak to zrobić. Co zrobić z polityką zagraniczną? Słuchajcie, naprawdę problem ścigania Ziobry, Kaczyńskiego będzie dziesięciorzędnym problemem. No, i będzie jak zwykle podział, że będą chcieli ich ścigać. Okaże się, że to jest prawnie, to jest bardzo trudne, bo pańskie prawa strasznie trudno się robi. Dintoje po prostu. No, bardzo trudno. Lustracje, tak? Tak. Musicie być Państwo na to przygotowani, że nie ma w życiu sprawiedliwości. Ważne jest co innego, żeby Polskę zmienić. A to, czy będą ukarani bardziej lub nie, to jest drugorzędna sprawa. Chociaż tak powinno być. Ale popatrzcie, cały problem lustracji i dekomunizacji. Tylu ludzi, bo to jest prawdziwy podział w tym społeczeństwie, prawda? Że jedni może trzeba lustrować, znaleźć tych ubeków, wszystkich wyrzucić partyjnych. I teraz się okazuje tak. Po pierwsze, nie zrobiono tego. Na przykład zrobiono to w Czechosłowacji. W Czechach na przykład wyrzucono nawet wszystkich nauczycieli partyjnych chyba ze szkół. Zrobiono gruntowną dekomunizację i lustrację. Co się dzieje w Czechach? Mamy 15% poparcie partię komunistyczną, nie postkomunistyczną, komunistyczną i największą i 20% chyba partię socjaldemokratyczną, czyli taką postkomunistyczną. To ta formacja tam się znacznie lepiej zachowała, kiedy nie została wciągnięta w tryby społeczne, tylko została po prostu odrzucona, wyrzucona na margines i tak dalej. Więc rozumiem ludzi, którzy mówią, że ma być sprawiedliwość, ale tak naprawdę trzeba przygotować wszystkich, że ich nie będzie po prostu. Że trzeba się zadowolić tym, że już ich nie będzie, a nie, że będą siedzieli w więzieniu. Tyle mam do powiedzenia i tak to mam w tych sytuacjach wygląda. A jeżeli uda się skazać za coś dziobę, bardzo proszę. A miało być optymistyczne. To jest optymistyczne, oczywiście teraz lekko żartuję. Chciałbym jeszcze, zanim jeszcze oddam, jeszcze jedno pytanie małe, ale myślę ważkie, mianowicie kłamstwo smoleńskie. Czy tamta strona, która podkreśla ten rodzaj narracji, która podtrzymuje to co miesiąc, która próbuje również zawłaszczać przestrzeń publiczną na Wawelu, w skandaliczny sposób i wielu oburzający sposób. Czy kłamstwo smoleńskie, czy ono jest traktowane przez kogokolwiek na serio? Bo Macierewicz już puścił, przepraszam za wyrażenie, farbę i w nieformalnej komunikacji stwierdził, że jest to przecież tylko zabieg polityczny, narzędzie polityczne. I czy ktoś po tamtej stronie wierzy w kłamstwo smoleńskie według Pana? Wiele razy zadawano mi pytanie, czy Macierewicz to wierzy i ja nie byłem w stanie odpowiedzieć, bo ja nigdy nie umiałem już od kiedy się nauczyłem jeszcze w czasach kolu i zaczęliśmy się spierać i będziemy się różnić. I on wygadywał różne rzeczy, to ja nigdy nie wiedziałem do końca, czy on w to wierzy, czy on chce wierzyć, tylko czy nie wiem. Otóż i to, co wyszło teraz, on powiedział temu, jak on się nazywał ten generał, tak, że to jest nasze, to bardzo było dziwne, że on to powiedział komukolwiek. To by wskazywał na to, że on sam w to nie wierzy, ale jestem przekonany, że ogromna część tego miejtwa trzech elektoratów to wierzy. To jest dla mnie tajemnica psychologiczna, której ja nie potrafię, bo ja nie rozumiem ludzi, którzy na przykład wierzą, że ciągle w to, że Kennedy'ego tam zabił, już nie wiem, kto tam zabił, w sensie jest nierozwiązana tajemnica morderstwa tego zamachu. Tak jak ci ludzie w Smoleńsku, którzy przyjęli do wiadomo, no, na przykład Antek Krause. Autor Smoleńska. Przecież ja go znałem. Ja go poznałem, się przyjaźnił z Jackiem Kurewim. Ja go znałem. To był naprawdę fajny, sensowny człowiek. No. Bardzo fajny. Ciepły, życzliwy, serdeczny. I on uznał, że nie, że to musi być zamach, bo to jest logiczne, że to jest zamach, bo to przecież nie ma, no koniec. Ja w tej sytuacji jestem bezradny i w ogóle wobec takich
zjawisk jesteśmy bezradni. Tylko jedno jest ważne, o czym trzeba pamiętać, że nienawiść jest zawsze organizowana. Kłamstwo smoleńskie nie miałoby takiego zakresu, jakby, takiej potęgi, gdyby nie Macierewicz ciężko z różnymi przyjaciółmi nie pracował. Więc, że wbijał to ludziom w głowę na różne sposoby i aż odniósł jakiś sukces. Ale niewątpliwie jest jakaś bardzo duża liczba ludzi w Polsce, którzy wierzy, że to jest niewyjaśnione, że to jest podejrzane, że tam był zamach albo coś takiego. I myślę, że to są różne teorie, dlaczego Kaczyński nie może ruszyć Macierewicza, bez względu na to, co on wyrabia. Ja wierzę akurat w to, że on go nie może ruszyć, bo to jest kapłan Religii Smoleńskiej. Wyrzucenie Macierewicza oznaczałoby rozbicie tego całego obozu, tego twardego jądra ludzi, którzy wierzą, że Ruskie z Tuskiem zamordowali naszego Lecha. Tyle. To teraz w takim razie głos publiczności. Tam widzę głos, tak? Proszę się przedstawić najpierw może. Jacek Strzelec. Nie wiem tylko, czy pani włączyła. Jacek Strzelec jest. Dwie sprawy, panie redaktorze. Proszę tak, rzeczywiście jak pan wspomniał, z punktu widzenia, nazwijmy, syntezy, KOT to jest bądź inaczej ruch marca 68. Tak, my z marca 68. Szeroko traktując to pokolenie 20 ówczesnych latków do 30 latków częściowo młodzieży licealnej. I de facto za rok będzie albo krajowa spowicie, jako 50. rocznica marca, jako tytuł do busoli marnego serca tamtejszego młodego pokolenia. Ale z drugiej strony będzie to spojrzenie, czy będzie krajobraz po bitwie, czy ostatni moment na mobilizację przed wyborami, wtedy samorządowymi, a później parlamentarnymi. Dzisiaj rzeczywiście konia rzędem temu, który powie, w jakim stanie będzie struktura państwa polskiego i jej elit polityczna. Nic nie jest pewne, bo zresztą postawa naszego po części kolegi Jacka Wolskiego Sariusza też pokazuje, że z jednej strony... Słychać mnie sprawy, nie wiem. Pytanie do pana jest właśnie, czy też pan uznaje przyszłoroczną rocznicę jako pewną cezurę dla oceny skali tego, co zawiera hasło non possumus. Albo no pasara, w zależności jakiej jesteśmy opcji politycznej, lewej czy prawej. I drugie pytanie. Dlaczego właściwie w ruchach dzisiaj partii opozycyjnych nie ma tezy policzenia się? Popatrzmy, ile członków należy do PiS-u? Nie spotkamy liczby, to jest 20, 40 czy 50 tysięcy. Dzisiaj operujemy tylko formą wskaźników 34, 36 skali poparcia. Ile de facto ludzi jest przywiązanych do przyszczepionej klatury? To jest bardzo ważne. To jest de facto ruch quasi bolszewicki przywiązany ludzi przez zmiany w samorządach do koryta. Więc de facto to, co można powiedzieć, PiS lansuje teorię niesłychanego, cynicznego, przewrotnego kłamstwa. To oni tworzą dzisiaj przecież elitę do koryta. I trzecia sprawa. Nawiązując do profesora pytania dziennikarstwa. Nie wiem, ile z Państwa, będąc nawet na stacjach benzynowych czy w superstamach, sięga po prasę. Prasę typu. Gazetę Warszawską. Codzienna. Pytam się, proszę Państwa, dlaczego nie ma oporu moralnego przez jakiekolwiek organizacje owych właśnie autorytetów, aby pokazać skrajny cynizm. Już nie chcę obrażać słowem nieustwa czy ciemniaków, tych, którzy piszą w gazecie będącej de facto talerzem nienawiści narodowej. Mamy nowy dziennik, etc., etc. Pytam się, ile w tym momencie liczy środowisko czytające te prawa.
Może ja po kolei, więc ja będę też krótko odpowiadał. Więc zacznijmy. Słyszą mnie Państwo, czy nie? Zacznijmy od tego policzenia się. Po pierwsze, partiom nie zależy na liczeniu się. To są kadrowe organizacje i one potrzebują aparatu, nie potrzebują członków partii. To nie jest najważniejsze. Tak naprawdę liczenie się polega na sondażach. To jest najważniejsze liczenie dla nich. Jak zapewniam Pana, że jak PiS-owi spadnie do 10%, to się rozleci po prostu. No, kłócą się i tak dalej. Także z tym liczeniem się to się nie wydaje. Natomiast mogę dodać jeszcze jedno, że tak naprawdę jedyną w moim przekonaniu są dwie siły społeczne, dwa ruchy społeczne, które są zapleczem tego sporu politycznego. Z tamtej strony są te kluby, chyba kluby Gazety Polskiej i parafialne jakieś organizacje, prawda? A z tej strony jest KOD. Tylko KOD. Naprawdę zaplecze społeczne, ludzkie ma tylko KOD, a nie ma żadna ani Nowoczesna, ani Platforma. Jak organizowała się duża manifestacja w Warszawie, Platforma ją współorganizowała, czy dawała na to pieniądze i płaciła za autokary, to Platforma płaciła, a jechała tylko też. Platforma ma już tylko urzędników, na tym polega i dramat, przekonanie i niemożność. Ma już tylko urzędników, którym dała pracę, w różnych samorządach czy w różnych instytucjach. A nie ma prawdziwego społecznego zaplecza, aktywistów jakichś, działaczy. Jeśli chodzi o non-possumus, to zawsze tylko jednostki potrafiły mówić non-possumus. Takie mechanizmy oporu społecznego w różnych sytuacjach są bardzo skomplikowane. Czasem przychodzi taki moment, kiedy, no widzi Pan, parę miesięcy temu 100 tysięcy szło na manifestację, a teraz niech Pan spędzi 5 tysięcy. Prawda? Znaczy te mechanizmy są bardzo dziwne. A nagle pod Sejm w ciągu 2 godzin przeszło kilka tysięcy, 10 tysięcy ludzi w jakiejś sprawie, że Sejm podjął niewłaściwą uchwałę, nieprawomocną uchwałę budżetową. Kogo tak naprawdę to obchodziło? I nagle się okazało, że ludzie się dowiedzieli. To są jakieś dość tajemnicze sprawy z tym społecznym oporem. Więc tyle właśnie mam w tej sprawie do powiedzenia. A jeśli chodzi o Gazetę Warszawską, no tak, no ale mamy już po pierwsze faszystowskiej prasy mieliśmy od dawna. Na przykład Gazeta Korwina Mikkego była tam regularnie pisała Michałkiewicz, regularnie normalne cynickie teksty. I Gazeta Warszawska, no, tego jest teraz więcej po prostu, mam więcej, poza tym są przez kogoś finansowane. Tego nie wiem, czy to Bielecki, czy to ktoś, nie wiem. Mają swoich sponsorów po prostu. No, proszę Państwa, tu jest jakaś naprawdę wielka tradycja myśli narodowej. No. Naprawdę, przed wojną ta duszą polską rządziła nie sanacja, tylko endencja. Naprawdę, to nie znika tak szybko. A jak jest hodowane, jak jest wspierane, no to będziemy mieli tą brunetną uchwałę. Ona będzie trwała. Dobrze. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Ja chciałam, to drugie pytanie. Chciałam zadać takie pytanie proste. Dlaczego, skoro Pan Macierewicz był już wtedy taki uciążliwy, trzymaliście go w korzu? Czytaliśmy przecież artykuły w Gazecie Wyborczej Tomasza Piątka o dziwnych powiązaniach z Rosjanami, z rosyjskimi różnymi biznesmenami, no wiadomo, politycznie w związku z tym, jak wmocowanymi pana Macierewicza. Słuchamy stacji, superstacji rozmowy z Tomaszem Piątkiem, który mówi wyraźnie, jakie ma powiązania Macierewicz. I dla mnie to jest po prostu jasne, że to była styka esbecka, którą wam podetnęli i dlaczego to tak długo tam trzymaliście, skoro już tam tak dziwnie. Czy on jest nienormalny? Chcę pani powiedzieć, nikt go nie zbadał i teraz jest nienormalny, czy on jest po prostu... Wariaci są znacznie groźniejsi niż FPS agenci. Macierewicz nie był nigdy żadnym esbeckim agentem, tak jak nie wierzę, że jest agentem sobie. Jest na pewno charakter opatru, na pewno. No, jest człowiekiem opętanym
że tak powiem, teorią spiskową i tego, że stąd jego bardzo dziwne kontakty nieporemickie, bo jedyni ludzie, którzy są niepodejrzani dla niego, to są ludzie znikąd. Na przykład młody aptekarz tam skądś. Nie wiem, ale to są i on jest otoczony takimi ludźmi. Potem się okazuje, że oni są jednak skądś, albo potem coś innego robią. Myśli, a jeśli chodzi o wyrzucanie skoru, pani nie docenia tego, jak to było. To znaczy myśmy, skoru podszedł jeden człowiek, który się nie potrafił rozliczyć. Nawet nie wymienię to nazwisko, to nie jest ważne. Jeden członek kolu tak odszedł. Natomiast myśmy, Antek działał w korze, miał ogromny zasługi w pierwszym roku kolu, organizował akcję ursuską. Miał gazetę, która była częścią tego ruchu, prawda? Cała sztuka naszego istnienia polegała na tym, żeby się dogadywać, żeby nie wyrzucać, żeby nie szukać agendy. Jacek Kury zawsze powtarzał, że to właśnie ja propagandę, że nie musisz, policja nie musi prowadzić do środowiska jakiegoś agenta. Musi tylko przekonać to środowisko, że jakiś agent jest. To wystarczy. Jak zaczniesz szukać agentów, to się pokłócisz. KOR był ruchem działającym jawnie, prawda? Poza tam drukarniami czy coś. W związku z tym ci agenci niewiele mogli zrobić. I tyle po prostu. To, że myśmy dotrwali do końca w niezmienionym składzie, prawda? Że nikogośmy nie wyrzucali, że nie szukali agentów, to była jedna z sił. Trudno, no, było ciężko za tym. Teraz będzie gorzej. No. Zanim się pojawi nowe, jest nowe pytanie, dobrze? Ja chciałbym tymczasem może zadać, zanim pani chce zadać pytanie, bo pojawiła się taka ciekawa kwestia, mianowicie rola jednostki w dziejach. Czy pan mógłby powiedzieć, jaki jest pana pogląd na ten temat? No, oczywiście za chwilę pani zada inne pytanie, ale chciałbym jeszcze, żeby pan to powiedział, czy faktycznie to jednostki zmieniają świat i historię, czy też na przykład jakieś ruchy społeczne, czy może klasy, jak to twierdzili marksiści? No, pytanie jest dość fundamentalne. Ja już nie jestem marksistą. Marksizm polega na tym, jak pan wie, że ta klasa robotnicza, ta prawda, przez swoje usytuowanie społeczne i samoorganizację była jakby skazana na to, żeby zmienić relacje, wywalczyć inne relacje pracy i kapitału, prawda? I ona przynosiła to szczęście i ten raj ludzkości, który miał być komunizm. Nie mam na to odpowiedzi, uważam, że wszystko naraz, ale im dłużej żyję, tym więcej, tym bardziej wiem, jakby doświadczam tego, jak ważni są ludzie. KOR był fantastycznym pomysłem, fantastycznym ruchem. Właściwie to jest renesans polskiej inteligencji. Słuchajcie, polska inteligencja w 1989 roku ogłosiła abdykację. Ogłosiła, że się zamienia w klasę średnią, się dorobi tam coś, prawda, będzie zajmowała się rozwojem zawodowym itd. I nagle się obudziliśmy w ręku nocniku, prawda, że to nie jest takie proste, że trzeba wrócić i robić manifestacje. Ale i odrodziła się ta polska inteligencja, dlatego że tym ludziom z pokolenia nie marcowego, ale Solidarności raczej, chcieli zabrać całą biografię i sukces ich życia i chcieli zabrać wolność, a to jest pokolenie, które pamięta cenę wolności, prawda? Więc kod pan, i teraz słuchajcie, ten kod z tymi problemami się rozwijał, robił swoje, organizował takie, z tymi dramatami, które się działy, ale szedł do przodu. Wystarczyło jeden facet, który wykonał jakiś numer z fakturami i tego. I na przykład składki na KOD zmniejszyły się o 2/3, to ja skombinuję. To tak jest takim działaniem. No. I teraz co więcej, ten KOD nie ma twarzy, nie ma żadnej twarzy ogólnopolskiej. Prawda? Ma lokalne twarze. Ja uważam, że KOD powinien uczestniczyć, powinien wysuwać. Nie wiem, czy w komitetach, teraz pewnie będzie tak, że opozycja będzie zmuszona do tego, żeby mieć wspólne listy, prawda? Bo takie oni mają zamiar prowadzić prawo, że,
że może być tylko lista, że będzie tylko jedna tura wyboru, więc trzeba będzie wygrać z tym. Ale KOD, mnóstwo ludzi, mnóstwo regionów, przywódcy KOD-u jakby wylansowali się, to są znane postacie. KOD powinien w samorządowych wyborach wysuwać swoich ludzi. Powinni być we władzach miast. Oni to są naprawdę postacie w tej chwili strasznie ważnych miastach. No. To jest też świat. Ale w każdym razie przykład Mateuszy Kijowskim jest przykładem po prostu, jak ważna jest jednostka. Po prostu jaki jest problem, jakiej nie ma, jak jest, albo jak jest nieodpowiedni, albo jak sobie nie daje rady. No. Widziałem to dziesiątki tysięcy razy i uważam, że w tym wszystkim oczywiście są mnóstwo warunków historycznych, procesów ekonomicznych, społecznych itd. Ale zawsze ludzie są najważniejsi. Fenomen polskiej opozycji jednak się wziął stąd, że gdzieś powstały jakieś środowiska, które potrafiły tą rewolucję poprowadzić aż do zwycięstwa. I że znalazł się na przykład taki Lorac. Moje pytanie abstraktne nawiąże do tego, co pan mówił, tak się stanie. A teraz słychać? Tak. Moje pytanie nawiąże do tego, co pan mówił. Czy pana zdaniem to nie był kardynalny błąd, że po 1989 roku środowisko i to jakie? Właśnie koło dawnego, środowisko Gazety Wyborczej. Tak lekceważąco zaczęło się odnosić do powstającego sektora pozarządowego. Postawiono całą energię i całą uwagę na tworzącą się klasę średnią, na równe kształty, na budowanie biznesu. Natomiast tworzące się organizacje pozarządowe, te takie biedne, ubogie, takie kółka różańcowe prawie, że traktowano z pełnym lekceważeniem, co to w ogóle kiedyś może, ale raczej co to. Czy nie uważa pan, że to był straszny błąd, który dzisiaj się mści i między innymi zaskutkował tą straszną pustynią, o której też pan wspomniał, pustynią młodzieży, która nie potrafi współpracować, nie potrafi poza swoim własnym interesem zobaczyć. Ja myślę, że jest bardzo wiele grzechów środowisk liberalnych, czy Gazety Wyborczej, jak tam to nazwiemy, ale akurat dlatego bym się nie przyznało. To znaczy, organizacje pozarządowe cieszyły się jakby, nie wiem, generalnie jeśli chodzi o gazetę, to jest sympatią i wsparciem, tylko że to jest strasznie trudny proces. Polacy się w ogóle nie umieją organizować. No. Na przykład dzisiaj mamy problem, bo mamy kilka instytucji obywatelskich, które są jakby takim no, ostatnim bastionem wolności. No nie wiem, jest na przykład media. Odcięte od ogłoszeń, prawda, jakoś tamtego. To społeczeństwo, jednak ogromna liczba ludzi, którzy nie lubi tego PiS-u, chce, żeby odszedł i uważa, że trzeba się mu przeciwstawiać. Ile to jest? 20% tego społeczeństwa? Załóżmy, że tylko 20%. Nie zdaję sobie sprawy, że trzeba utrzymać kilka instytucji obywatelskich. Na przykład zaprenumerować Gazetę Wyborczą w internecie. Bo ona bez tego umrze po prostu. Jeszcze pół roku, rok, może umrze. Okopres, prawda? Czy kupować politykę, to są, czy wesprzeć jakieś organizacje pozarządowe, prawda? Nie, po prostu. Chętnie pójdą na marsze albo najlepiej ani to, ani to, tylko pogadają przywódcę o tym, jaki kretyn jest Kaczyński. Dziękuję. Znaczy, problem z organizacjami pozarządowymi polega na tym, że nie było takiej tradycji. Ona zaginęła, spółdzielczość była skompromitowana, prawda? Nie było na to pieniędzy, to prawda, w biednym państwie polskim nie dawano na to pieniędzy, a obywatele nie potrafili na to płacić, nie chcą to dzisiaj właściwie. One się, te organizacje pozarządowe też, że tak powiem, osłabiły przez to, że one od któregoś momentu opierały się łącznie na europejskich pieniądzach. I one realizowały w ogromnej mierze, to nie jest źle, tylko że one organizowały tak naprawdę projekty europejskie, a nie swoje, bardzo często. Więc ja akurat uważam, że rzeczywiście ten ruch organizacji pozarządowych, ja widziałem, jak to wygląda we Francji, jest dość słaby. Ale to akurat nie jest wina Gazety Wyborczej. Różne winy bym sobie przypisywał temu. Bardzo dziękuję. Michał Mostowy, młoda twarz KOD-u łódzkiego. Ale ja prawie mówię. Ja mam dwa bardzo ważne moim zdaniem pytania, bo poruszył pan przy okazji pytania o Antoniego Macierewicza.
kwestię taką, że Antoni być może nie wierzy w tą całą religię słowiańską. I stąd moje pytanie, bo kiedy ja dołączałem do KOD-u i mam wrażenie, że wszyscy również z Państwa dołączaliśmy, wierząc w to, że my bronimy podstawowej zasady, która jest stuprocentowo pewna, to znaczy państwa prawa, a ci, którzy są po drugiej stronie, czyli PiS-owcy, to są ci, którzy wierzą, że PiS nie łamie tych zasad. A tymczasem, im dalej w las, wydaje mi się, że to jest troszkę inaczej. Mówicie, że my bronimy ideologii demokratycznej, a ta druga strona broni ideologii wcale niedemokratycznej. To jest moim zdaniem sporą różnicą. I czy pan się z tym zgadza? I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy pan się zgadza z czymś, co, przepraszam, nie pamiętam już autora, ale któryś autor studia opinii pracował jakiś czas temu, mianowicie, że KOD powinien mocno inwestować w własne media. Bo to się wiąże z tym, co pan mówił, a to było partie polityczne. Że partie polityczne nie mają zaplecza ludzi, ale pomimo tego, że nie mają zaplecza ludzi, mają dużo wyższą docieralność przekazu społecznego. To się wiąże z niejakim powiązaniem z mediami. I czy mógłbyś iść w tą stronę, czy może jednak niekoniecznie? Zacznę od drugiego pytania. Ja nie wierzę w media KOD. Przepraszam bardzo. Bo ja nie wierzę w partyjne media. To KOD nie jest partią oczywiście polityczną, ale jest grupą, która się spotyka, ma podobne nastawienie. To nie wychodzi w mediach. To po prostu wychodzi partyjna gazeta. No. Po prostu. To się wam nie będzie chciało czytać, naprawdę, ani oglądać. KOD musi mieć swoje strony internetowe, musi mieć informacje, może mieć wewnętrzne dyskusje. To wszystko jest okej, bez tego już nie potrafiłby funkcjonować. Musi też próbować stworzyć jakieś normy tej dyskusji. To, co się działo w sprawie Mariusza na Facebooku, po prostu rozwaliło KOD. Ale media kodowskie, ja nie wierzę, media muszą być jakoś niezależne. Tak mi się wydaje, z mojego doświadczenia tak wynika. Teraz o tym, ja nie do końca rozumiem pytania, ale wydaje mi się, że o ile z jednej strony, po naszej stronie nazwijmy to tak, mamy taką wiarę w państwo prawa, w procedury, w taką wizję państwa, to z drugiej strony mamy bardzo różne postawy, ale nie ma tam jakiejś zdecydowanej ideologii, jeśli chodzi o stosunek do prawa. No, oni by chcieli właściwie przestrzegać prawa, tylko to jest niewygodne, tak mam wrażenie. Nie sądzę, żeby większość z nich była tak głupia jak Kornel Morawiecki, który by wygłosił te idiotyczne sprawy, ale wiedzą, że to wzdura jest przecież. No. Prawda, że to hasło jest tym. Więc oni są tutaj sprawie cyniczni bardzo. Ale z tamtej strony żadnej takiej teologii antyprawnej nie założyłem. Nie jest chyba im potrzebne po prostu. Oni mają ciąg na władzę, chcą mieć monopol we wszystkich dziedzinach i koniec. I mają rzeczywiście gdzieś to prawo. Tyle. Proszę się przedstawić. Teresa Sadlicka, emeryt, absolwent kilku fakultetów. Ostatnim do teologii, a to tak z ciekawostek. Otóż ja byłam bardzo dotknięta tym, co usłyszałam na temat organizacji pozarządowych i tego, z jakich środków korzystały. 20 lat temu razem z mężem i paroma innymi osobami założyliśmy Stowarzyszenie Hospicjum, które przynosiło ratunek, pomoc. To jak do tej pory było i jest hospicjum domowe, które ratuje samopoczucie tych, którzy są właściwie poza normalnym funkcjonowaniem. To jest dla nich szansa tego, że będą traktowani jak ludzie. I nigdy nie otrzymywaliśmy żadnej pomocy ani z funduszy europejskich, ani ze środków, ja jestem mieszkanką Zwierza, ani z zarządu miasta Zwierza. Jedyne środki, z którymi zdobywaliśmy te pieniądze, jedyne środki pochodziły z naszej dłuższej, ciężkiej pracy. Przez 20 lat wszystkie... Ja przepraszam bardzo, proszę zmierzać do pytania. Ja po prostu, ja odpowiadam na pytanie, znaczy ja...
jest mi szalenie przykro, że zrobiłem pani przykrość. Nie chciałem powiedzieć wcale, że nie ma organizacji pozarządowych, które dają sobie radę, które dzielnie działają. To oczywiście nie było ani moją intencją, ani tak nie uważam po prostu. Chodziło mi o to, co się dzieje w tym środowisku, co się działo, jakieś takie ważne sprawy i ważne problemy. I obstaję przy swoim zdaniu, to znaczy, że one działały tak, jak mówiłem. No, ale to nie znaczy, że ja w jakikolwiek sposób neguję, czy chcę dezawuować pani działalność, czy setek takich organizacji, jak stworzyła pani. Tylko tyle mogę pani podziękować za to, co pani zrobiła. Zresztą chyba czytałem, widziałem jakiś reportaż o tym hospicjum waszym domowym. Więc szapoba, szacun, jak pani chce, ale to nie zmienia mojego obrazu w większości tego ruchu, jak organizacji to zresztą. Ja tutaj dodam, że chyba wszyscy zgodzimy się, że gro pieniędzy, które idą w tej chwili na organizacje pozarządowe, to są właśnie projekty Unii Europejskiej. W tym sensie tutaj to uogólnienie, ja wchodzę w rolę adwokata, uogólnienie nie miało na celu chyba takiego właśnie jakiegoś lekceważenia studentów wszystkich organizacji pozarządowych. Tam następne pytanie, przedstaw się. Krótko, Marian Rzeszowski, jeszcze z kogo zgłosić. Chciałem przede wszystkim Państwu powiedzieć, mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa to taka, że ponieważ nasze spotkanie troszkę zbliża się do końca, chciałem przedstawić Państwu naszą koleżankę z KOD-u, która zaprosiła Pana Brunsteina, dała da podnieść się. Pokaż się, bo mamy spotkanie z Panem Brunsteinem. A druga sprawa, to chciałem Pana się zapytać, ja czytałem Pana w 80-tych latach w lekturze pańskiej. Chciałem się Pana spytać, co Pana skłoniło do tego, że Pan wrócił do Polski, no i przestał Pan w lekturze pisać. Bo tyle nam brakowało i chyba brakuje do tej pory na niektórych Polakach. Po pierwsze, ja nie jestem taki pisarzem prawdziwy. Ja zacząłem pisać jakieś późno i tam nie były jakieś fundamentalne teksty. Ale nie o to chodzi. Jeśli chodzi o mój powrót, ja zostałem zaskoczony w Paryżu przez stan wojenny. Po prostu miałem wracać 20 października, zachorowałem na grypę, przełożyłem, czy na 20 grudnia przełożyłem i wybuchł stan wojenny i było za późno. Potem działałem przedstawicielem Solidarności do momentu, kiedy ogłoszono już amnestię i uznałem, że jak wszyscy wyszli już z więzienia, to trzeba wracać, bo moja robota się skończyła. No i w styczniu 1985 przyleciałem i mnie wsadzili do tego samego samolotu z powrotem do Paryża. Także mnie wyrzucili z Polski. Wróciłem w sierpniu 1989, kiedy mogłem już wrócić, prawda? I nigdy z Polski nie chciałem wyjeżdżać. Szczerze mówiąc, i w 1969 roku, kiedy właśnie moje rodzice wyjechały, cała rodzina, ja zostałem. Uważałem, że to jest taki rodzaj gestu. Wtedy mówiłem, nikt nie będzie go mógł decydował, czy jestem Żyd, czy jestem Polak, prawda? I jakby też uważałem, że wszystko to cośmy robili w marcu, nie miało żadnego związku z tym, czy się potrzebowaliśmy bardziej, czy mniej do naszego żydostwa, prawda? Więc i co więcej, uważam, że całe życie później próbowałem tak żyć, żeby jakby zaprzeczyć temu, co wypisywano o mnie w marcu. Ja nigdy się z Polski nigdzie nie wybierałem i teraz też się nie wybieram, jakby mi chcieli wyrzucić, to chciałem powiedzieć. Nie tak łatwo mnie z Polski nie wybieram. Tyle chciałem. Tam jest jedno pytanie. Najpierw chyba Pan był wcześniej. Pani już ma. Ale Pani już ma, tak jak zawsze, nie będzie. Tak, ja? Tak, proszę się przedstawić. Ja chciałem o dwie sprawy zapytać. Po pierwsze, o ewentualną przyszłość, czy brak przyszłości partii Razem. No to było coś takiego, co nagle powstało i wydawało się bardzo interesujące. I w tej chwili to tak wygląda, jakby to umarło. A druga sprawa to jest sprawa prekariatu i stajginga. Czy rzeczywiście ten prekariat spowodował, że czy mamy takie rządy, a nie inne? Dziękuję bardzo.
Na to drugie pytanie pani odpowiem, to jest, myślę sobie, że to jest jeden z czynników, prawda? Sytuacja młodzieży głównie, prawda? Zawodowa jest jednym z czynników jakiegoś absencji młodzieży w polityce i odmowy udziału w niej i buntu. Ja mogę, jeśli chodzi o prekariat, prawie czy o młodzież tak naprawdę, bo to jest to pytanie, to ja mam taki jakby stosunek do tego taki trochę ambiwalentny, bo ja należę do pokolenia Marcelego 68, pokolenie 68 i myśmy wtedy w różnych krajach z różnych powodów, to pokolenie ludzi urodzonych zaraz po wojnie, myśmy prawie wywrócili ten świat. To była naprawdę potężna rewolucja w całym świecie. Nie wiadomo dlaczego to pokolenie, może się domyślać, może za tym. Ale rzeczywiście byliśmy pokoleniem, które zrobiło taki bunt ogólnoświatowy. A dzisiaj ta młodzież ma wspólny język, bo wszyscy mówią po angielsku, narzędzie komunikacji i co najważniejsze, właściwie podobne problemy życiowe w całym zachodnim świecie. Bo problem przyszłości, problem właśnie problem pracy itd. Gdybyśmy mieli to w 68 roku, to byśmy rozwalili wszystko po prostu. Także ja tego nie rozumiem, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, tak naprawdę. Oni gdzieś ogłosili swoją absencję, po prostu. No, a pierwsze pytanie było o co? O razem. O razem. I pani, to jest ciekawa sprawa, dlatego że to jest grupa interesujących młodych ludzi, ale skąd się narodzili tacy dogmatyczni marksiści? Oni są potworni, w ogóle nie sposób z nimi rozmawiać, prawda? Oni szukają tej klasy robotniczej. Oni robią rzeczy bardzo pożyteczne, jak na przykład górnicy, w Makoszowie, pamiętam, trafiłem na tą historię. Tam były problemy, zamykano tam kopalnię. Oni się zwrócili, ci górnicy, do wszystkich partii. PiS ich olał oczywiście, bo PiS już rządził. Platforma ich olała, bo olewa takie rzeczy właściwie, bo nie tylko w TVN24 robią swoją politykę. To przyjechał razem. I w takich różnych sytuacjach, gdzie nie odnajdują tą swoją wyśnianą klasę robotniczą, którą naprawdę już nie bardzo ona jest, to oni są na miejscu, oni się starają, oni są aktywni. Natomiast oni są potwornie dogmatyczni. Ale z babami też byli na strajku. No poczuli się, bo to taki ruch, że nie potrafili, no ale też były jakieś, nawet pan nie ma pojęcia, jakie są przy tych manifestacjach problemy. Kto ma mówić, czy ona ma osobne, że oni stoją osobne ze swoimi flagami. Są okropne, naprawdę okropne. Więc strasznie trudno z nimi porozmawiać się. Oni mają te zasady, że muszą zaistnieć. Takie bardzo stricte polityczne w sensie takie i w sumie są mało sympatyczni tak naprawdę, no. Jakby ten. Ale przede wszystkim ten potworne doktrynerstwo i dogmatyzm, które właściwie nie pozwala w żadnej sprawie się z nimi dogadać i razem wystąpić. To jest największy problem. A czy przetrwają? Nie wiem. Tam było pytanie z tyłu, już się zgłaszam. Ale najpierw tam było już podane mikrofon, tak? Nie, pan teraz, tak. Łukasz Kaszewski, ja chciałem poznać pana pogląd na sprawę następującą. Otóż kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i zdobyło większość bezwzględną w parlamencie, to ja tak może zbyt optymistycznie zakładałem, że zacznie się robić mniej więcej to, co wcześniej z ugrupowaniami prawicowymi, mianowicie, że zacznie powoli, ludzie odchodzić wykruszyć. I to z jednej strony może dlatego, że no, znajdzie się tam parę osób uczciwych, którzy widząc jak szaleje dobra zmiana, w pewnym momencie powiedzą nam kosmos. Ale także z drugiej strony, na przykład ultrakatolicy, którzy na przykład będą się wydawać rządy PiS-u z tych liberałów. Tymczasem minął ponad rok i ani jeden poseł PiS-u nie odszedł. Przepraszam, Ujazdowski odszedł z Europarlamentu. Ale z parlamentu i to jest jedyna praktycznie taka bardziej znana osoba, która głośno sprawia. Jakby pan ten fenomen jednak spróbował wskazać? No, po pierwsze, i właśnie na to, co pan powiedział, mam tylko 8 lat selekcji po prostu. 8 lat selekcji
Kaczyński może jest politykiem anachronicznym, w sensie tej XIX-wiecznej wizji Europy i tak dalej, ale taki polityczny spryt ma szanowny, potrafi po prostu pilnować. Chcę pana pocieszyć, że to, co się dzieje, wydaje się, że on kompletnie nie panuje nad swoimi ministrami. Nie tylko nie panuje nad tym, co oni chcą robić, ale oni go nie słuchają już. Nie słuchają. Szyszko po prostu, to nie tylko Macierewicz, ale Szyszko powiedział, żeby się bawił z tymi drzewami, prawda, że prawda i tak dalej. Więc jakaś nadzieja jest, no ale, ale jeśli chodzi o to, że posłowie nie odchodzą, no to jest dyscyplina, poczucie zwycięstwa i selekcja. Poczucie zwycięstwa bardzo ważne, no ciągle są, zatem wie pan, jak ktoś napisał już tego terenu, każdy z nich ma jeszcze jakiś krewnych niezatrudnionych gdzieś po prostu. No to wszystko, to trzeba załatwić wszystko, to wszystko jest ten. To wszystko razem, więc jeszcze ciągle na pali, prawda? Ciągle na pali, to w tej sytuacji się nie odchodzi. Dopóki będą stały ich sondaże, tak jak stoją, będą stały. Agnieszka Nowak. Tak, jak słucham tego, co pan mówi, ja wiedziałam, że nie wyjdę stąd pełna optymizmu, bo często słucham spotkań, no, uczestniczę przez telewizor w spotkaniach z panem. Niemniej, no, myślę, że chciałabym poznać, jak jest pana osąd co do perspektyw, co tak naprawdę nas czeka, to jest jedno. I drugie, jak mamy się bronić, bo skoro mamy tak jak mamy, to możemy się organizować generalnie w internecie, mamy słabe struktury, nie mamy osobowości, nie mamy autorytetów, właściwie znikąd tak naprawdę pomocy, myślę, że za komuną było dużo łatwiej niż teraz. Jak się mamy bronić w takiej sytuacji, kiedy wielu ludzi zagrożonych jest utratą pracy, ciąganiem po sądach, publikowanie wizerunków. Jak zwykli ludzie mają się przed tym wszystkim obronić? Musi pan nadać jakiś optymizm i jakąś radę. Jeśli chodzi o optymizm, jestem rzeczywiście słaby i chcę zacząć od pesymistycznych wiadomości. Mianowicie ja uważam, że PiS ma ciągle takie bardzo poważne zasoby jeszcze ludzkie, w sensie poparcia społecznego. Po pierwsze, 500+, czyli ten transfer socjalny, który dokonał i efekt tego będzie jeszcze jakoś trwał. A poza tym oni dadzą następne pieniądze, bez względu na to, czy będą mieli, czy nie. Zadłużą państwo i dadzą. Po drugie, ta nacjonalistyczna tradycja, taka tradycjonalistyczna retoryka, to jest dobrze przyjmowane przez ludzi, naprawdę. To jest, ludzie to, bardzo wielu ludziom to odpowiada, prawda? Więc to jeszcze potrwa. Oczywiście optymizm można wziąć tego, że oni są potwornie nieudolni, jak już powiedziałem, ale najczęściej zaplątują się we własne gacie i to widać, co chwilę coś takiego robią. No. Czeka nas jeszcze reforma służby zdrowia, reforma szkolnictwa, to wszystko są i w ogóle i zapał rewolucyjny prowadzi gdzieś znaczy ten kraj. Nie tylko, że prawda, oni to wszystko psują, to jest, znaczy jest w ogóle koszt społeczny z każdej zmiany, nawet pozytywnej generalnie, jest zawsze bardzo wielki, prawda? To są wszystko takie argumenty przeciw, no, które ich kosztują. Więc, natomiast jeśli pani pytanie, co jest naszą główną siłą, na o co trzeba? Solidarność, nie w sensie ruchu historycznego, tylko między nami. To znaczy, jak kogoś zadają, patrzcie, jak z tych trzech kolorów Suwałka, na końcu Polski, przyjeżdżały tam na każdy proces kilkadziesiąt osób przyjeżdżało, ja też zresztą, prawda? To znaczy solidarność. Jeżeli cię ruszają, jeżeli cię wrzucają z pracy, jeżeli cię robią krzywdę, to jest pierwsza sprawa, znaczy to jest najważniejsze w takim ruchu społecznym. To jest najważniejsze. Tego on, przed tym oni nie, na to nie mają metody. I to jest ogromna siła nasza, po prostu. A reszta zobaczymy. Gdyby Polska była jakimś zburzonym morzem na oceanie spokojnej Europy i świata, to może bym coś snuł, ale dzisiaj nic nie wiadomo po prostu.
Jutro wygra Marine Le Pen we Francji, się odleci cała Unia Europejska, prawda? Znaczy w ogóle strasznie jest trudno dzisiaj prognozować coś. Jedyna rada robić swoje, rozmawiać z ludźmi, organizować akcje, krzyczeć i nic innego nie mogę wymyśleć po prostu. Robię to, co mogę. No. Po prostu, bo, ale zasada główna i to naprawdę to było, to Korwin wygrał. Po prostu. I tego się nauczyła od nas cała późniejsza opozycja. Najważniejsze jest, pamiętacie ten spór pod koniec strajku sierpniowego? Pan Rysa to wiedział, bo wiedział to z robotnika, że nie wolno zostawić Korowców w więzieniu. Prawda? Już miał podpisaną tą umowę z Jagielskim, prawda? I powiedział, nie, macie ich wypuścić. Prawda? To jest szkoła solidarności. Solidarność jest najważniejsza w każdej sytuacji. Nie wolno ludzi zostawić. Trzeba bronić każdego do końca. Agnieszka Nowak zapytała o lek i to jest, te oklaski świadczą o tym, że to jest właśnie to, czego ludzie potrzebują. Dorota Niemcerz. Dzień dobry. Ja chciałam złożyć trochę szpilkę jeszcze, dlatego że w sprawie solidarności, kolektywizm to jest rodzaj solidarności, to jest rodzaj współpracy wewnątrz bardzo określonej organizacji, systemu. Ja dlatego o tym mówię, że każda z partii z rządzących, absolutnie każda, proponuje system oparty na kolektywizmie. Wszyscy, całe społeczeństwo trzymane jest w pewnym pinczu, w którym się mamy poruszać, a partia rządząca zawsze, jakakolwiek, jest oderwana od tegoż kolektywu i rządzi. Ja chciałam pana jeszcze zapytać, czy prawdziwym premierem jest Kaczyński czy Rydzyk? Rycek jest ważny, ale nie jest premierem. Nie bardzo trudno ocenić dzisiaj, w takim ruchu, jak jest, w takiej sytuacji, jak jest w tej chwili PiS, każdy z nich jest coraz ważniejszy. I wydaje się, że taka omnipotencja prezesa, który akceptuje wszystkie zmiany, wszystkie nowe prawa, że to się kończy po prostu, że on nie daje rady. I nawet jak on usiłuje zainterweniować, to mu nie wychodzi. To jest, ta machina zaczyna naprawdę robotać i się psuć. I to widać. Widać po prostu tam skalę afer, po prostu przecież ta historia z tymi drzewami. No tam musiały być wielkie pieniądze, no, po prostu. Tym bardziej, że Szyszko jest człowiekiem od wielkich pieniędzy, od dużych pieniędzy. Prawda? Nie wiem jakie, nie mam żadnych dowodów na to i tak dalej, ale Kaczyński to powiedział, tak naprawdę. On chyba wie. A może tylko przypuszczam, on też jest człowiekiem pełnej obsesji i spisku. Więc natomiast ja nie przeceniam tego ryzyka. Tak naprawdę nie ryzyk jest groźny, tylko episkopat. Po prostu. To jest decyzja. Ryzyk jest jakimś ważnym zjawiskiem, ma swoje rozgłosy. Tego media są coraz słabsze zresztą. Wcale nie są. Popatrzcie, czy się stało to z telewizją trwałą. Zresztą nigdy nie odniosła sukcesu. Ona jest, tylko że to są w ogóle marginalne media. Radio Maria traci słuchalność. To nie jest tak, że on jest taki wszechobecny, wszechmocny. Nie. Więc jest bardzo ważny, ale tak naprawdę działa przy pełnym poparciu episkopatu, czy ogromnej części episkopatu. I to się uczy, a nie ryzyko. Zmiana stanowiska episkopatu, zachowanie się episkopatu, próba zapanowania nad tym, co wyprawiają księża politycznie. I to zmieniłoby jakby sytuację w Polsce. A Rycek ma takie wpływy, jakie ma, ale nie przeceniam. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Ja też chciałam włożyć chwileczkę. Z wykształcenia jestem chemikiem, ale przed samymi wyborami zabawiłam się w socjologa i przez równy rok słuchałam Radio Maryja non-stop do północy aż. I nie zgadzam się z panem redaktorem, dlatego że przed samymi wyborami byłam cała
ekipa rządowa non-stop gościła w kwartale Lidka. Może panu redaktorowi nie wypada jakoś źle się wypowiadać o naszym kościele polskim, ale to była po prostu dla mnie tak pouczająca lekcja i to była tragedia. Właśnie ten antysemityzm, ten ksenofobizm, nacjonalizm, a najlepsze kawałki leciały zawsze po północy. I myślę też, że Platforma popełniła ten błąd, że właśnie pominęła tych emerytów, którzy mają niskie emerytury, tych ludzi ze wsi, z małych miasteczek. Oni stworzyli sobie właśnie tam rodzinę Radia Maria, bo oni się nie tylko wspomagali poprzez wiarę, ja jestem ateistką, i poprzez taką wspólnotę duchową, ale również oni sobie pomagają, tak? Oni sobie pomagają, wymieniają się, kto jest potrzebujący. To jest radio, które dzwoni staruszka, która przypisała dom na syna, a syn potem zamknął ją w pokoju i nie pozwolił się spotykać z wnuczkiem. To są właśnie takie ludzkie tragedie, które Platforma ominęła. Nie było tego. Właśnie Kościół dał wiatra, to jest moje osobiste zdanie, tak? Po tym roku słuchania tych rozmów ludzi pana Cygara Maria, bo w sumie to są ludzie bardzo prości, niewykształceni. Poproszę o pytanie, bo zbliżamy do końca. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ma Pani rację. To, co Pani powiedziała, jest opowieścią o sekcie medialnej, którą stworzył, bo to jest rodzaj sekty, który stworzył Rydzyk. Oni oczywiście odnajdują poczucie wspólnoty, nie czują się samotni. Wie Pani, można powiedzieć podobne rzeczy na przykład o narodowcach. Dla tych młodych ludzi, ci młodzi ludzie odnajdują poczucie wspólnoty i braterstwa tylko w swojej grupie narodowej. Więc, ale to wszystko prawda, co Pani powiedziała, tylko że nie należy wierzyć w to, że liberalna partia, i to zresztą tak demoralizowana w gruncie rzeczy i rozleniwiona Platforma, dotrze do ludzi na prowincji. No, przecież to wiadomo, że nie, prawda? Platforma mogła wygrywać wyłącznie głosami wielkomiejskiej klasy średniej. No. Więc natomiast a co zrobić, żeby do nich dotrzeć? To szczerze mówiąc nie wiem. No. Po prostu, ale niech Pani popatrzy, bez względu na to, jak PiS pracuje medialnie, to nie to ich. Oni robią te wszystkie głupstwa, które robią, kłamią jak żyli, ale jakim językiem mówi Szydło, jakim językiem mówi Szydło? Ona nie umie nie wyćwiczono języku troski o prawdziwym człowieku, o każdym człowieku, o każdym Polaku. Ona bez przerwy to powtarza. Oni mają język, który trafia do tych ludzi. Nie tylko symbolikę narodową, nacjonalistyczną, tak jak. Oni opanowali pewien język, który jakoś tym ludziom odpowiada, prawda? Jakoś przełamuje, satysfakcjonuje ich. Trzeba o tym pamiętać, że są pod tym względem bardzo dobrze, no, po prostu są dobrze. Jak do tych ludzi trafić? Nie wiem, no, w tym sensie kot jest ważniejszy niż Platforma. No tak, ale oni się przestraszyli kotu, czy dziewcząt, czy kobiet się przestraszyli wtedy, kiedy one wystąpiły w małych miasteczkach. Bo to jest ich rejon, prawda? Dlatego on tak czarnego protestu się przestraszył. Proszę Państwa, może jeszcze jedno pytanie i tutaj Pan miał widzę. Czegoś powiedzieć? Już musimy, tak, czyli ostatnie pytanie. Tak? Panie redaktorze, wygłosił Pan na pytania kilka tez, które są podszyte wszystkie niezrozumienie sytuacji w Polsce. I to niezrozumienie przebija z każdego artykułu, który zamieszczacie w Gazecie Wyborczej. Pytanie! Prosimy o pytanie. Chciałem zapytać Pana, czy w Pana środowisku rodzi się jakieś zrozumienie tego, że na zwycięstwo PiS-u i Kaczyńskiego
Pracowaliście od 1989 roku, każdą decyzją, która była złamaniem minimalnym choćby prawa i przez fałszywe przedstawianie sytuacji, a także tym, co Pan nazwał swoją racją moralną, Waszego środowiska, ta racja moralna skończyła się w 1989 roku. I do tego na tej pory nie zrozumieliście. Czy proszę o prawdziwe pytanie, a nie insynuację. Proszę. Taka świadomość, że... Nie zakończę, to nie zakończę, ja powiem. Po pierwsze, wie Pan co, znaczy wydaje mi się tak. Po pierwsze, jakoś nie przyjmuję, myślę, że nie jest to sprawiedliwe zarzucanie Niemcom, znaczy co to dla Pana moje środowisko. Prawda? I Gazeta Wyborcza, ale znaczy Pan to obciąża mnie wszystkimi błędami polskiej polityki po 1989 roku. Moje przyjaciół. No, oczywiście, że przez 20 lat. Ja nie uważam, że to jest prawda. Że popełniałem mnóstwo błędów i naprawdę nie uważam, że za wszystkie odpowiadam. Więc to się nie przyznaje do żadnej winy. Ani też, na pewno nie była też wszystko to wina Gazety Wyborczej, więc może Pan tak sądzić, ale uważam, że inni szatani też byli tutaj w tym pracowali, prawda? To tyle. Proszę Państwa, zanim podziękujemy gościowi, ja chciałbym oczywiście bardzo Państwu podziękować, ale zanim jeszcze, to chciałbym dwa słowa poprosić przewodniczącego zarządu regionu Mirka Migalskiego, żeby powiedział kilka słów Komitetu Obrony Bogactwa. Kochani, ja chciałem tylko powiedzieć, nawiązując do tego, co powiedział Pan redaktor, tej solidarności i o pomocy naszej dla nas wszystkich i dla nas samych. Zmieniliśmy dzisiaj decyzję. Myśmy mieli 8 marca przywitać nas takim happeningiem koło Oweczki i Tuwima. Ale przyznam szczerze, dostałem wczoraj bólę od mojej serdecznej przyjaciółki, a niegdyś wykładowczyni, że skoro nie robią nic dziewuchy, nie robią nic inne organizacje społeczne w Łodzi dla kobiet 8 marca, to dlaczego Wy na Boga tego nie robicie? No to robimy. I chciałem Was wszystkich prosić, przyjdźcie 8 marca o godzinie 15 przed siedzibą PiS. Zrobimy tam pikietę, narobimy tam ogromnego hałasu, ale to od Was zależy, jak duży ten hałas będzie. My się przygotujemy, żeby była taka możliwość, ale to Wy musicie przyjść solidarnie. Pan wie dla swoich Pan wie dla siebie samych, dla swoich córek, sióstr i dla wszystkich, dla nas też. I musimy wszyscy pokazać, że prawa kobiet są dla nas najważniejsze. Bądźcie 8 marca, 15 pod siedzibą PiS. Dzięki. Godzina 15, 8 marca, ale tymczasem mamy bohatera marca innego. Proszę Państwa, legendy są wśród nas. Chciałbym jeszcze gorąco podziękować gorącymi oklaskami za bycie wśród nas. Ktoś nie wiedział, jaki jest adres PiS-u, to jest Piotrkowska 143 bodajże, tak? 143. Naprzeciwko OFF Piotrkowska. To jest adres PiS-u. Halo, proszę Państwa, proszę jeszcze nie wychodzić. Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Za tydzień 9 spotykamy się ponownie w tej sali o godzinie 18 na spotkaniu z Krzysztofem Łosińskim, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję.